Myślę, że możemy zaczynać. Witam Państwa. Witam władze miasta, prezydenta Grzegorza Kiełba, prezydenta Józefa Motykę i przewodniczącego Rady Miasta, pana Kamila Kalinkę. Witam pozostałych radnych, którzy reprezentują tutaj organ uchwałodawczy i dziękuję, że przyjęli zaproszenie i pojawili się. Witam oczywiście nasze organy spółki, czyli Radę Nadzorczą. Na sali jest kilku byłych prezesów, między innymi ja. W dniu dzisiejszym reprezentuję organ Rady Nadzorczej na zasadzie pełnomocnictwa. Zostałem poproszony o poprowadzenie tego spotkania. Także witam wszystkich byłych prezesów, aktywnych działaczy, kibiców, członków, tych wszystkich, którzy są zaangażowani w dobro naszego klubu. I myślę, że dzisiejsze spotkanie, które na celu ma znaleźć rozwiązanie, znaleźć wizję i koncepcję tego, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć w przyszłości i oby ta przyszłość generalnie była dla klubu. Przedstawimy też realia, z jakimi dzisiaj zetknęliśmy się w klubie. Sytuacja jest naprawdę trudna, rzekłbym wręcz dramatyczna i nad tym myślę, że warto się pochylić, bo klub nie jest przypadkowy i o tym też za chwilę tu powiemy, pokażemy też pewne emocje. Witam potencjalnych tutaj sponsorów, przyszłych akcjonariuszy, bo tacy też myślę, że tu są. Także będzie możliwość na końcu po ewentualnej dyskusji złożyć taką deklarację i przystąpić tutaj do akcjonariatu i włączyć się w bieżące życie klubu. Także zaczniemy tutaj od takiej części emocjonalnej. Jest to film, który jest przygotowany przez naszego Sławka Strzałkę, który zawsze wspomaga nas w tej części. Także zapraszam. Dalej, poznam kwestie formalne. Ponieważ ja jestem formalistą, uważam, że to rodzaje spotkanie po pierwsze powinno być listy obecności. Ja przewidziałem, że nie będzie przygotowany do listy obecności. Potem za chwilę, jeśli nie wejdzie o premier i nie wie, co było na tym spotkaniu. I drugie, by było albo nagrywane, albo protokołowane. Żeby nikt potem za jakiś czas nie wycofał się z obietnic publicznych, które będą składane lub nie będą składane. Listę obecności mam panu tutaj. Do stołu podam. Tym razem pan magister praw ma rację. Nie tylko tym razem, ale zawsze. Ale tego. Zabiera głos. Chodzi ci o. Tak, mówię, że spotkanie w żaden sposób tutaj odpowiedź nie jest formalna. Spotkanie, można powiedzieć, akcjonariuszy, tak? Oni są tutaj w większości obecni. Także jedynie ta lista, którą tutaj Januszko zaproponował, może być takim elementem przynależności społecznej. Wtedy możemy ewentualnie kiedyś do tego wrócić i próbować się z pewnych deklaracji rozliczyć, ale tak czy inaczej, no w kwestii formalnej myślę, że w żaden sposób nie możemy tego sformalizować, aczkolwiek zapraszamy do wpisywania się do tego, żeby to spotkanie w przyszłości zaprezentowało wieloma ciekawymi projektami i pomogło w dalszym funkcjonowaniu. Także zapraszam na film. Przepraszam, a nasz technik się pogubił. Thank you.
Myślę, że w tym filmie się spore emocje. Na końcu był transparent, który pojawił się na ostatnim meczu. Też chciałbym do tego jakby wrócić i chciałbym, żeby to dzisiejsze spotkanie rzeczywiście było ponad podziałami, tak? Żebyśmy rzeczywiście wznieśli się tutaj ponad prywatnymi animozjami, ponad podziałami politycznymi. Mamy na sali dwóch byłych prezydentów, jednego obecnego. Także ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to też jest jakaś tam symbolika, że poza sesją Rady Miasta potrafiliśmy się dzisiaj tu spotkać w jakimś szerszym gronie i w tak, można powiedzieć, szerokim gronie, jeżeli chodzi tutaj o kwestie i polityczne, i można powiedzieć osobiste. Ja zaraz poproszę tutaj trenera drużyny, czyli ogólnie sztab cały szkoleniowy i reprezentację zawodników, żeby też od siebie coś dodali do tego dzisiejszego wystąpienia. Ale tak czy inaczej, dzisiejszym tematem jest Klub Sportowy Siarka. W tej kwestii profesjonalnej reprezentowany przez Siarka Tarnobrzeg S.A., czyli spółkę akcyjną. I dlaczego ona powstała i w jakim celu, to powiemy za chwilę. KS Siarka, czyli ten macierzysty twór, czyli w formie stowarzyszenia, który dzisiaj zajmuje się młodzieżą. I jest z nami oczywiście Złota Siarka, która zawsze wspiera nas. W kwestii nie tylko kibicowskiej, ale wielu też ciekawych przedsięwzięciach, które generalnie promują klub. Także zapraszam trenera Gąsiora, aby z reprezentacją przekazał pewne słowa od siebie. Na początku chciałbym powitać wszystkich zebranych, władze miasta z prezydentem na czele, byłych prezydentów, przedstawicieli kibiców, społeczność tarnobrzeską, Radę Nadzorczą z prezesem Rady Nadzorczej na czele, sponsorów. W pierwszym zdaniu chciałem powiedzieć swoje spostrzeżenia na tym spotkaniu. Powiem szczerze, byłem zaproszony tutaj na to spotkanie, chociaż chciałem uniknąć tego spotkania, ponieważ wiele spraw organizacyjnych tego klubu jest poza nami. My wykonujemy na co dzień robotę szkoleniową, treningową, meczową i ten zakres obowiązków wydaje mi się, że wywiązujemy się do końca. A ta sytuacja, która powstała, to jest między innymi następstwem nas wszystkich, tak jak tu siedzicie na sali. Samo przyjście tutaj, ja jestem, powiem szczerze, pozytywnie zdziwiony frekwencją na tym spotkaniu. Nie spodziewałem się, że aż takie grono ludzi, decydenckich ludzi w tym środowisku tarnobrzeskim spotka się na jednej sali. Bo to, co słyszałem i w przekazach, w środkach masowego przekazu, i oglądałem sesję miasta, i wypowiedzi w prasie, jestem na bieżąco, wydaje mi się, takie jest moje zdanie. Nikomu to nie jest potrzebne. Rozgrywki międzyludzkie powinny być, to co Darek powiedział, poza podziałami politycznymi i tutaj wszyscy, jak żeśmy się spotkali, powinno być jedno wspólne dobro. To jest Klub Sportowy Siarka. Jestem człowiekiem spoza tego środowiska, a w gruncie rzeczy się czuję, jakbym był w tym środowisku, ponieważ w latach 90. miałem zaszczyt pracować w tym klubie. Zdobywałem z tym klubem awans do pierwszej ligi, ówczesnej ekstraklasy. Ten klub nigdy nie spadał poniżej, raz w tym czasie, od tego czasu poniżej drugiej ligi, był raz bodajże w trzeciej lidze. Tak to zawsze była druga liga i ma szansę w dalszym ciągu rozwijać się, w dalszym ciągu funkcjonować na poziomie co najmniej tej drugiej ligi. Sama obecność was tutaj na tym spotkaniu odpowiada na pytanie, że ta drużyna, ten klub powinien istnieć co najmniej na poziomie drugiej ligi. Kwestia jest, czy wszyscy tak jak tu siedzicie, wspólnie się dogadacie. Czasami ja tak w takich trudnych momentach, chociaż nie jestem zwolennikiem bankietów, imprez i tak dalej, ale czasami potrzeba spotkać się, podać sobie rękę,
powiedzieć sobie parę gorzkich słów i dogadać się, po prostu dogadać się. Najwyższym celem jest w tej chwili klub sportowy Siark. Dlaczego? Ponieważ na dzisiaj, powiem szczerze, mile mnie zaskakuje drużyna, którą aktualnie prowadzę. Jestem dumny z tej drużyny, jestem dumny z tych zawodników, którzy na co dzień wykonują niełatwą, ciężką pracę, bo ta praca jest nie tylko związana z wysiłkiem fizycznym, ale bardzo ważne w naszym życiu społecznym jest przygotowanie mentalne, psychiczne. To jest tak jak w rodzinie. Jeśli coś nie funkcjonuje, to zawsze to się odbije na takim nie innym relacjach między członkami rodziny. Tak samo i w klubie. Kiedy wychodzimy na trening, kiedy spotkamy się w szatni, w tej chwili jest jeden i ten sam temat. Kiedy będą zaległości, kiedy będziemy wreszcie usłyszymy coś pozytywnego, coś konkretnego. Kiedy będzie sprzyjająca atmosfera do tego, żeby jechać na mecz i nie mówić o jednym, o tej trudnej sytuacji. Chcielibyśmy mieć taki komfort jeszcze do końca rozgrywek, żeby wreszcie ta drużyna odetchnęła i popatrzyła optymistycznie, jadąc na przykład do tych, że po tym spotkaniu możemy powiedzieć, ten klub będzie istniał dalej, ta drużyna będzie dalej funkcjonować. Jeszcze raz podkreślam, bardzo często wypowiadam się na konferencjach prasowych czy na konferencjach pomeczowych. Nie powinno tak być, że te sprawy organizacyjne, finansowe są ponad sprawami szkoleniowymi. My powinniśmy się skupiać tylko i wyłącznie na tym, żeby grać i przygotowywać się do tych meczów i grać jak najlepiej, bo w gruncie rzeczy drużyna i my pracujemy dla was, dla kibiców, dla was, dla sponsorów, dla rad nadzorczej, dla tych najmłodszych Tarnobrzegów, którzy, nie ukrywam, piłkarze są dla nich przykładem, co są idolami zazwyczaj w tych środowiskach i zawsze i władze miasta, i wy, sponsorzy, rada nadzorcza, powinniście nawet pod tym kątem popatrzeć. Ten młody człowiek, kiedy uczy się grać w piłkę, dla nich przykładem jest piłkarz pierwszego zespołu, piłkarz Siarki Tarnobrzeg. I kiedy on nosi na piersi godło Siarki Tarnobrzeg, on powinien wiedzieć, że zawodnik grający w drugiej lidze czy w pierwszej lidze jest dla niego przykładem. I on to jest wzorem dla niego. I na tym powinniśmy wychowywać te dzieci, tą młodzież. Nie tylko, bo ja słyszę czasami głosy, a wycofajmy tą drużynę, zacznijmy od zera, od czwartej, piątej ligi. Uprzedzam, że taki proces, żeby dojść do poziomu drugiej ligi, będzie trwał kilkanaście lat. Przeżyłem to w Mielcu. Szkoda by było to zmarnować. Tyle lat pracy, tyle lat sukcesów, tyle lat dążenia do jeszcze lepszej gry, jeszcze lepszych wyników, bo na tym polega praca w sporcie. Nie powinno się poprzestawać tylko i wyłącznie na jednym, że gramy na poziomie trzeciej, czy drugiej ligi, czy czwartej ligi. Powinniśmy popatrzeć w perspektywie, bo na tym polega rywalizacja sportowa, żeby grać jak najlepiej, żeby jak najlepiej przygotować się, żeby zawsze postawić sobie jakiś cel. Dzisiaj tym celem jest, nie ukrywam, grać o najwyższe miejsce w tabeli. Ale będziemy grali o najwyższe miejsce w tabeli w momencie, kiedy ta drużyna będzie miała zabezpieczenie wasze. Mówię o mieście, mówię o Radzie Nadzorczej, mówię o sponsorach, mówię o kibicach. To poparcie nam jest bezwzględnie potrzebne. Dziękuję. Dziękuję trenerowi, zawodnikom. Kwestie organizacyjne jeszcze chciałbym dodać, że tam jest taka szklana kula na barze i tam należy do niej wrzucać bilona, najlepiej papierowe pieniążki. Dzisiejsza składka jest tutaj, można powiedzieć, na nasz wspólny cel, czyli na organizację tego przedsięwzięcia. A w nagrodę, jeżeli ta szklana kula się w miarę zapełni, gospodarz przewiduje jeszcze jakiś ciepły posiłek później, także zapraszam później do pomocy, tak czy inaczej jest to wszystko i nie jest to dygresja w formie sponsoringu. Drodzy Państwo, teraz wracając do klubu, chciałbym powiedzieć kilka słów o tym też, czym jest Siarka, tak? No sporo można było wnioskować z filmu.
Na pewno jest to drużyna, tak, która reprezentuje klub, reprezentuje miasto. Dzisiaj jest na szczeblu centralnym drugiej ligi i uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby tam pozostała. Do tej pory mieliśmy drugą drużynę, w tej chwili z różnych przyczyn i w części organizacyjnych i decyzyjnych jej nie mamy. Myślę, że kiedyś trzeba będzie się zastanowić nad powrotem. No mamy na pewno wiernych kibiców, tak, którzy w różnych ilościach co prawda pojawią się na stadionie. Aczkolwiek to, co było widać na tym filmie, większość ujęć było z ostatnich lat. Tak? Także już po otwarciu nowej trybuny udało nam się w wielu meczach zapełnić ją w 100%. W większości to były 2/3 frekwencji, co w przeszłości stanowiło bardzo duży przychód dla klubu. No dzisiaj niestety mamy z tym problem i też myślę, że wspólnie powinniśmy zastanowić się i te osoby, które chcą włączyć tu w życie klubu, myślę, że wspólnie będziemy pracować na to, żeby ten kibic wrócił na stadion. Mamy też młodzież. W tej chwili, powiem w dalszej części, jest to 15 grup szkolonych, 6 grup rozrywkowych, 9 grup, to jest akademia i piłkarskie przedszkole. Poziom szkolenia to jest około 460 osób, także dzisiaj naprawdę jest to siła i myślę, że to szkolenie w perspektywie kilku lat na pewno zaprocentuje i ta ilość wychowanków, która pojawi się w pierwszej drużynie, nawet na wyższym poziomie, myślę, że będzie coraz wyższa, bo z większej populacji zawsze można wygenerować czy wychować sobie większą ilość zawodników na wyższym poziomie. Siarka Tarnobrzeg, spółka akcyjna. Nie ukrywam, że byłem pomysłodawcą kiedyś tego projektu. Poprzedni prezydent współpracujący z klubem pomógł ją wcielić w życie. Są zarzuty, że zbyt dużo osób ze strony byłego prezydenta. Ja uważam, że jest inicjatywa i była wcześniej, bo były pomysły dokapitalizowania spółki o emisję kolejnych akcji. Dzisiaj też myślę, że to Państwu zaproponujemy, żeby pojawiły się nowe osoby, które ogólnie rzecz biorąc będą chciały się w tym akcjonaracie pojawić. Na jakich warunkach powiemy później. Chciałbym tak czy inaczej podziękować wszystkim osobom, które zainwestowały swoje środki, są tu obecne na sali, w formie wykupu akcji, w formie sponsoringu poprzez usługę reklamową. I powiem szczerze, bez nich i oczywiście bez miasta, które tutaj myślę, że w takim dość bezpiecznym stosunku partycypuje, o tych liczbach trochę powiem później, nie byłoby tego klubu, także myślę, że powinniśmy, to co ja powiedziałem i w rozmowach z prezydentem w zimie, mamy dwie nogi, tak? Mamy akcjonariat sponsorów, którzy stanowią plus minus około 50% naszego przychodu i mamy miasto, które generalnie nas na podobnym poziomie wspiera. Te relacje różnie tam się zmieniają, zawsze o kilka czy kilkanaście procent, ale podział jest plus minus ten sam i o tym powiem w dalszej części. Spółka akcyjna oczywiście działa w 100% w formie non-profit, także nie jest nastawiona na zysk, nie da się w żaden sposób przetransferować ani wypłacić dywidendy. Także ogólnie rzecz biorąc w tym okresie, w którym funkcjonowaliśmy do tej pory, nigdy nie było możliwości i nigdy też nikt z Rady Nadzorczej ani z członka zarządu nie pobrał z tego tytułu wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o strukturę, no jest to Rada Nadzorcza, jest to zarząd, tak, który jest wybierany przez Radę Nadzorczą i jest walne akcjonariusze, którzy generalnie ustalają, można powiedzieć, takie kwestie strategiczne w kwestii bytności tego klubu, rozwoju klubu. W tym miejscu chciałbym zaprosić przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak, żeby tutaj, który reprezentuje, można powiedzieć, ten w tej chwili najważniejszy organ spółki, który no, również jest naszym sponsorem. Osobą, która mimo tego, że wcześniej nie był zaangażowany, można powiedzieć, osobiście w życie klubu, za przeproszeniem połknął tego bakcyla, straszy rezygnacją już wielokrotnie, ale myślę, że jego spokój, doświadczenie życiowe i to, że w życiu prowadzi różne duże przedsięwzięcia, pomaga nam w funkcjonowaniu i myślę, że pomoże nam na przyszłość. Zapraszam, panie przewodniczący.
Witam serdecznie wszystkich, szczególnie witam akcjonariuszy spółki Siarka S.A. Cóż wam mogę powiedzieć? Tak prawdę mówiąc, to ja też zatraciłem tą morale, a na spotkaniu ostatnim z zawodnikami prosiłem o to, żeby to morale było wysokie. Ale jeżeli w kasie jest pustka, mało tego, ujemny wynik, który sięga 460 tysięcy, to trudno być optymistą w tej sytuacji. Cieszę się bardzo, że powstała ta inicjatywa, że jesteśmy w tym gronie, bo myślę, że może dzisiaj pojawią się jakieś inicjatywy nowe, bo trudno jest o czymkolwiek mówić, jeżeli nie zastanowimy się najpierw nad tym, skąd wziąć pieniądze na to, żeby wyrównać zobowiązania w stosunku do tych zawodników, którzy pracują ciężko na boisku i zamknąć przynajmniej ten rok jakimś tam efektem finansowym. Jeżeli to, co słychać z wypowiedzi pana prezydenta na konferencjach prasowych, miasto już nie chce być sponsorem i nie będzie w tym roku żadnych środków przeznaczać na funkcjonowanie tego sportu kwalifikowanego, no to musimy się zastanowić, co dalej. Albo podnieść łapki do góry i podjąć uchwałę o likwidacji spółki i zostać z tymi długami, co jest bardzo niehonorowe. I inne wyjście, zebrać ludzi, którzy funkcjonują jako biznes tutaj na terenie miasta i wokół miasta Tarnobrzega, bo nie chce mi się wierzyć w to, że nie stać nas na te 500 tysięcy czy nawet 1 000 000 złotych, żeby wyasygnować z własnych środków, żeby te zobowiązania w jakiś sposób załatwić. Prosiłbym bardzo tych akcjonariuszy, którzy dzisiaj są i tych przyszłych akcjonariuszy, o których tutaj wspomniał nasz kolega Darek, żeby mocno wzięli sobie to do serca. Bo niehonorowo będzie, jeżeli po prostu zostawimy temat niezałatwiony. Nawet dzisiaj na Radzie Nadzorczej mówiliśmy o tym, że są różne dziedziny sportu. Ale piłka nożna jest w tej chwili najważniejszym, nie tylko w naszym społeczeństwie, a i na świecie, najlepszym, najbardziej masowym sportem. Przyciąga bardzo wiele ludzi, którzy trenują i nawet tych naszych młodych ludzi, których trenuje około 450, a ktoś mi tam mówił, że nawet około 600. I jeżeli nie będzie tej pierwszej drużyny, nie będzie również i tej młodzieży, która będzie ćwiczyć, bo się ona rozsypie. Nie będzie celu do osiągnięcia. My jako dorośli, jako funkcjonujący w tym życiu społeczno-gospodarczym, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli nie ma jednego sponsora, to musi być tych sponsorów kilkudziesięciu. Ale miasto też nie może się uchylać od tego obowiązku, panie prezydencie. Nie może się uchylać od obowiązku. Naprawdę działacze spółki Siarka nie są pana wrogami i nie należy ich utylizować, jak pan tam wspomniał, że rękę, która gryzie, trzeba tam do tego. Odebrałem to bardzo osobiście, chociaż później tam były ciepłe słowa w stosunku do... czy tam o wypraszaniu w poprzedniej tego. Wokół tej drużyny nie można budować konfliktu. Nie można budować konfliktu. Tu trzeba się temu problemowi przyjrzeć i go rozwiązać. A uważam, że jeżeli się do tego wyznaczy określonych ludzi, pozyska określonych ludzi, można ten temat załatwić. Jaki jest plan minimum, przynajmniej dla mnie, bo faktycznie noszę się z zamiarem rezygnacji, bo tak mnie to wciąga. Ja nie jestem kibicem piłki nożnej akurat,
ale ten wir mnie tak wciągnął, znalazłem się w gronie tych, którzy wykupili akcję. Później zostałem wybrany tym przewodniczącym Rady Nadzorczej. Po prostu sytuacja jest taka, że nie honor po prostu w tej chwili jest złożyć rezygnację. Ale jeżeli tą sytuację w jakiś sposób załatwimy, na pewno złożę rezygnację i nie będę się już angażował. Ale plan minimum, zakończyć ten rok tak, żeby ci młodzi ludzie, którzy grają w tą piłkę, mieli zapłacone za to, co dotychczas zrobili. No i plan maksimum to ułożyć tak stosunki i sponsorskie, i z miastem, żeby ta drużyna mogła funkcjonować. Bo po cóż było budować ten piękny obiekt, który jest w Tarnobrzegu? Po cóż tyle ludzi było angażować po to, żeby później to nie miał kto skosić tej trawy na boisku? Wydaje mi się, że to też jest takie zagadnienie, które no, świadczyłoby o klasie wszystkich. I zarządu, ale też ludzi, którzy funkcjonują w tym życiu społeczno-ekonomicznym, jak już powiedziałem. Czy to jest do osiągnięcia? Uważam, że jest to do osiągnięcia. No, dziękuję bardzo. Państwo, chciałbym też wrócić tutaj do naszej ewolucji, która miała miejsce w ostatnich latach. Tak? Jest to co prawda podsumowanie z grubsza tej działalności, którą my reprezentujemy. I to jest, no myślę, że w jakimś sensie ciągły progres. Tak? No z pewnych rzeczy może nie jesteśmy dumni, ale w pierwszym roku naszej działalności walczyliśmy o awans do trzeciej ligi. W drugim roku niestety zapłaciliśmy frycowe. Nasz budżet, zresztą za chwilę liczby pokażą, był niski i też powiem szczerze, brakło nam doświadczenia, żeby w tej materii się poruszać. Zajęliśmy ostatnie miejsce, utrzymaliśmy się przy tak zwanym zielonym stoliku, ale myślę, że tutaj wyszliśmy organizacyjnie ręką obronną. Niektórzy nie dostali licencji, my ją dostaliśmy. No, w następnym roku otarliśmy się o awans. Niestety trzecie miejsce było bardzo blisko. Sam do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak się stało, bo myślę, że byliśmy przygotowani wtedy na sięgnięcie po tą pierwszą ligę. W następnym roku 12 miejsce, no pewnego rodzaju też rozczarowanie, ale jednak byliśmy w Lidze Centralnej, mierzyliśmy się z wieloma klubami, które miały wyższy budżet od nas, także przedstawianie nas tutaj w roli Krezusów zawsze troszeczkę było na wyrost, ale byli też pewnie kluby, znaczy były też kluby biedniejsze. Myślę, że to 12 miejsce to był to niedosyt, aczkolwiek było to dość optymalne. No dziś jesteśmy cały czas w drugiej lidze centralnej, na 7 miejscu. Aktualnie no, druga liga nie jest przedsięwzięciem tanim, dlatego też przedstawiałem tutaj władzom miasta w momencie, kiedy jeszcze realnie walczyliśmy o ten awans, wizję funkcjonowania za podobny koszt w Lidze Wyższej, bo tam są transmisje telewizyjne, tam są dość spore przychody zakładów bukmacherskich, większa frekwencja na trybunach i do tego większy potencjał reklamowy, czyli większa siła, można powiedzieć, w tej materii. No niestety nie udało się dzisiaj myślę, że musimy nabrać ogłady. Dzisiaj troszeczkę ten budżet też kroimy pod to, na co nas będzie stać w przyszłości. I myślę, że znalezienie się i utrzymanie w tej drugiej ligi centralnej myślę, że powinno być naszym wspólnym celem. Jeżeli chodzi o młodzież, w ciągu tych 4 czy 5 lat no, zrobiliśmy dość duży progres. Pewnie to wynikało też w dużej części z finansów, tak, które wcześniej były mniejsze, przeznaczane na szkolenie, ale dzisiaj ruszyliśmy dość mocno szkoleniem. Ono oczywiście wymaga jeszcze jakichś tam modyfikacji i tą strukturę musimy poprawiać, ale zrobiliśmy, myślę, że spory krok. Też będzie bardzo ważne, żeby ten poziom i tą strukturę utrzymać. Teraz powiem o liczbach. No, czasami się tajników nie zdradza. No, jesteśmy w takich sytuacjach, jakie jesteśmy. Chciałbym, żeby ten obraz był taki w miarę czytelny. Różnie te liczby ewoluowały. Specjalnie też tutaj mówię, włożyliśmy spółki miejskie, żeby pokazać, że to tak do końca nie jest, że spółki miejskie miasto utrzymywały w 100% klub. Tylko proszę mi wierzyć, sam byłem zdziwiony, że w ubiegłym roku przychód klubu ze środków własnych był na poziomie 1,2 miliona. Także myślę, że to jest ambitny wynik. Także to, w większości to są przychody z reklam. W dużej mierze to są obecni sponsorzy czy reklamodawcy znajdujący się na tej sali.
Są też firmy, które nas wspomagają systematycznie, jakby nie biorąc jakby czynnego udziału, ale są wierni i te liczby, jeżeli chodzi o lata ubiegłe, jeżeli chodzi o rok obecny, przedstawiają się następująco, nie będę tutaj wymieniał jakby wszystkich wskaźników. W tym roku budżet, ubiegły rok zamknęliśmy kwotą około 2 400 000, czyli najwyższą, i to był, można powiedzieć, taki szczytowy moment, kiedy podjęliśmy próbę awansu. W tym roku kroimy w jakimś sensie ten budżet plus minus, no dzisiaj nawet sprawdzaliśmy to z księgową, jest skalkulowany na poziomie 1 600 000 1 700 000, także sporo mniej niż w roku ubiegłym. Myślę, że uda nam się w 100% w tym sezonie, tak, czyli jesień, wiosna, zabezpieczyć te środki i generalnie skompensować to tak, żeby to zadłużenie nie pozostało po sezonie. Będziemy na pewno mądrzejsi teraz po jesieni. Zobaczymy, jakie uda się teraz zrobić ruchy i czy w ogóle się uda w kierunku jakby ratowania sytuacji i zniwelowania zadłużenia, które powstało. To zadłużenie jest, za chwilę też o nim powiemy. No nie ma się czym szczycić, ale niestety powstało i nad tym na pewno będziemy musieli wspólnie pewnie się pochylić. Chciałbym wrócić też do finansowania ze strony miasta poszczególnych sekcji. Tutaj liczby nie kłamią i tak do końca nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego ta kwota na piłkę została aż tak drastycznie zmniejszona. Nigdy nie otrzymaliśmy tutaj jako działacze odpowiedzi. Rozumiem, że ewoluujemy, że po prostu szukamy oszczędności i też tutaj pana prezydenta czy pana przewodniczącego namawiałem, żeby to była ewolucja, a nie rewolucja, bo niestety rewolucja różnie może się zakończyć, no i dzisiaj po części mamy jakiś tam problem. Panie radny, spokojnie. Proszę państwa, no albo jesteśmy po to, żeby rozmawiać, albo słuchać monologu. No chcielibyśmy chyba rozmawiać, prawda? Panie prezesie, to proszę zobaczyć. No mówi pan o jakimś drastycznym skoku. No to ja z tego wykresu, jeżeli chodzi o dotacje, to ja widzę drastyczny skok dotacji w 2014 roku, a później po prostu zejście na poziom, który był wcześniej w 2015 roku. Ja tak to czytuję. Panie przewodniczący, na pewno w części ma pan rację, z tym, że skok, który nie był w 2014, nie był tylko ze strony miasta, ale również też po stronie środków własnych. Także ogólnie rzecz biorąc, to był budżet, który był skalkulowany albo on powstał generalnie na tym poziomie, aczkolwiek był zabezpieczony z obydwu stron. Tak? Także zejście jest ogólnie drastyczne i też po prostu myślę, że trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. Skąd taka decyzja? Czy po prostu ona była przemyślana, czy tylko powstała w ferworze jakichś tam działań? Tu chciałbym zaprosić naszą księgową, bo myślę, że tutaj jako fachowiec mogłaby się wypowiedzieć w materii księgowej. Spółki akcyjnej. Zamyka się on kwotą po stronie aktywów i pasywów 56 651 zł, mówię to w złotówkach. I po stronie aktywów majątku trwałego spółka akcyjna nie posiada. Niektóre kluby starają się na majątek trwały, na wartości materialne i prawne zaliczyć wartość zawodników. U nas się tego nie stosuje. Jeśli idzie o po stronie aktywów o majątek, są to środki na rachunku bankowym i w kasie na kwotę 34 151 i z tego, w tym również po stronie aktywów są należności od firm, jest kwota 52 499. Po stronie pasywów bilans spółki przedstawia się następująco. Kapitał podstawowy 100 000, jest to kapitał założycielski. Strata z ubiegłego roku nie rozliczona 2772 i bieżąca strata 472 506, jest to strata w wyniku ujemnych. Natomiast jeśli idzie o zobowiązania,
wobec firm 80173 są to zobowiązania, których termin płatności nie przekracza 3 miesięcy. Zobowiązania publiczno-prawne 60032. Pragnę zaznaczyć, że to są zobowiązania nieprzeterminowane. Aktualnie posiadamy zaświadczenie o niezaleganych podatkach. Są to bieżące zobowiązania. I zobowiązania to jest najwyższa pozycja, która jest niepokojąca. Są to zobowiązania wobec zawodników, trenerów, pracowników i pracowników obsługi 321 724. Są to zobowiązania, w tym 100 tysięcy jest jeszcze niewymagalne, bo jest to wynagrodzenie za październik, który termin wypłaty jest realizowany, powinien być realizowany 10 listopada. Tak się przedstawia bilans klubu za 10 miesięcy tego roku. Jeśli idzie o strukturę dochodów i kosztów, więc przychody netto ze sprzedaży, głównie sprzedaż reklam, sprzedaż transferów, jeśli idzie o zawodników, jest to kwota 515 123 zł. Pozostałymi przychodami są przychody operacyjne, w tym jest dotacja i darowizny 668 560 zł. Jeśli idzie o koszty, koszty zarachowane na 30 października 2015 rok 1 649 000 i to nam generuje tą stratę 472 506. Analizując tak na spokojnie te wskaźniki, należałoby rozważyć, jeśli idzie o ogłoszenie upadłości spółki, z tej racji chociażby, że podpisane kontrakty, jeśli idzie o umowę reklamy, nie są wystarczające, aby spłacić te bieżące zobowiązania. Z mojej strony suche cyfry, ale tylko tyle, emocjonalnie nie będę się do tego odnosić, bo jest to moje miejsce pracy i jakoś mi trudno będzie mówić na ten temat. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chcieliśmy przedstawić te liczby, co prawda zawsze to są, można powiedzieć, informacje mało jawne, ale myślę, że dzisiaj sytuacja już jest tak poważna, że należy o tym mówić. Jeżeli chodzi o kwestie, tutaj można powiedzieć, z czego to wynika. Nie zamierzamy na tym spotkaniu tutaj szukać winnych, oskarżać się, ale powiem tylko jedno, no, klub, akcjonariusze, Rada Nadzorcza zrobiła wszystko i ja też tutaj w rozmowie z panem prezydentem powiedziałem, że mam czyste sumienia, bo od początku byliśmy bardzo mocno nastawieni na współpracę z miastem. Wielokrotnie spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o wspólnych, można powiedzieć, wizjach, potrzebach. Gdzieś tam, można powiedzieć, osobowo rozminęliśmy się, ale uznaliśmy, że tutaj bez miasta nie poradzimy sobie dalej. Stąd też sam osobiście proponowałem członka zarządu. Tutaj ze strony miasta został wskazany. Później był pomysł na zmianę prezesa po to, żeby ta współpraca wyglądała lepiej. Klub, Rada Nadzorcza takie życzenie wykonała. Także no jednym z pomysłów później, w którym już nie uczestniczyłem, był pomysł na wykup pakietu większościowego. Też była decyzja na plus. Także jakby ciężko mi tutaj w tej chwili zrozumieć, dając, można powiedzieć, tutaj w przenośni władzę w klubie plus, dając możliwość wejścia właścicielsko do klubu. No dzisiaj stanęliśmy w takiej sytuacji i ja planując to spotkanie, czy tam wspólnie z pewnym gronem osób, chcieliśmy to odciąć grubą krechą, tak? Bo myślę, że dzisiaj publiczne oskarżanie się tutaj niczemu dobremu dalej nie będzie służyło. I dotknęliśmy już, można powiedzieć, takiego momentu, że musimy podejmować na szybko działania, podejmować szybkie, konkretne decyzje, żeby tą strukturę uratować. Spółka akcyjna posiada licencję, nie da się jej w żaden sposób płynnie przekazać, bo to byłoby zbyt proste, żeby takie twory zostawały z długami, a ktoś inny w to miejsce grał. Jedynie wchodzi połączenie z drugą strukturą, aczkolwiek zobowiązania przychodzą wtedy na partnera. Myślę, że spotkaliśmy się tutaj po to, żeby znaleźć rzeczywiście rozwiązania. Jeszcze raz dziękuję za to, że są z nami władze miasta i radni, którzy tutaj zostali wybrani po to, żeby stanowić o takich rzeczach. Myślę, że tutaj w tej takich wolnych wnioskach czy dyskusjach kuluarowych znajdziemy rozwiązania, zapiszemy je. My tutaj w dalszej części
powiemy, co klub ewentualnie jakiś tam zarys powinien zrobić, jakie ma pomysły, jakie w tej chwili otrzymaliśmy wstępne deklaracje. Jeżeli to w jakim sensie tu się spotka z zrozumieniem państwa i wspólnym pomysłem na przyszłość dla klubu, to myślę, że jesteśmy w stanie tą organizację, ten klub utrzymać i wyprowadzić na prosto. To, co powiedział wcześniej trener, myślę, że w jakimś celu był wbudowany ten stadion. Jest, kosztował 18 milionów. Należałoby pewnie tylko i wyłącznie zrobić jeszcze drobną kosmetykę w postaci wyposażenia i skutecznie przenieść się pod trybunę, żeby drużyna piłkarska mogła tam funkcjonować. No będzie to miało pewnie sens, kiedy będziemy dalej w tej klasie rozgrywkowej. Także mamy obiekt, mamy dzisiaj drużynę, musimy tylko i wyłącznie dołożyć do tego kwestię organizacyjną, która powinna jakby zabezpieczyć w dalszym ciągu funkcjonowanie. Czy ta druga liga jest za wysokim poziomem? Też dzisiaj powinniśmy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Uważamy, że miasto Tarnobrzeg powinno promować się przez sport i Siarka Tarnobrzeg na pewno takim elementem jest, bo proszę mi wierzyć, w Polsce o klubie Siarka Tarnobrzeg mówi się w superlatywach. Jest to rzeczywiście marka i jest rozpoznawalna i myślę, że dobrze promuje klub. Także naszym zdaniem jest to optymalny poziom. Próbowaliśmy pierwszej ligi, na tą chwilę się nie udało. Powinniśmy na pewno zrobić wszystko, żeby dalej na tym poziomie funkcjonować. Mamy na pewno kilka pomysłów. Niektóre realizowaliśmy tutaj jeszcze z poprzednim zarządem. Ja sam osobiście kiedyś w tym uczestniczyłem. Także mamy pomysły, w które chcielibyśmy zaangażować spore grono społeczeństwa tarnobrzeskiego. Mamy pomysł na kartę kibica, która była swego czasu przez nas zaanonsowana i spora ilość osób ich kupiła. W tej chwili troszeczkę zaniedbana, ale mamy pomysł, żeby ona stała się elementem programu. Myślę, że tutaj z kolegami Złotej Siarki już wcześniej omawialiśmy ten projekt, żeby była elementem marketingowym, rabatowym w mieście, tak, żeby każdy kibic, który posiada kartę, mógł korzystać z odpowiednich rabatów w określonych placówkach, sklepach, restauracjach, tego typu rzeczy. I żeby to też był, można powiedzieć, taki dość spory element społeczny. Na pewno w dalszym ciągu klub będzie realizował przychody klubu w formie reklamy. Myślę, że powinniśmy jakby coraz bardziej podnosić skuteczność tej reklamy. Na pewno na dzień dzisiejszy jest sporo do poprawienia. Pewne elementy zostały wdrożone, niektóre może nie do końca funkcjonują i nad wieloma myślę, że musimy się tu pochylić i przygotować dużo ciekawych rozwiązań, tak żeby ten reklamodawca, który rzeczywiście podpisywał umowę, miał gwarantowaną jak największą skuteczność tej reklamy. I to jest reklama, która jest umieszczana na stadionie, plakatach, stronie internetowych, ściankach konferencyjnych i wielu, wielu innych elementach. Czy to jest umieszczane na strojach sportowych. Nie ukrywam, że my jako klub bardzo mocno, to zresztą widać to na koszulce, reklamujemy zamek, jezioro, park, herb miasta. Także tutaj naprawdę staramy się, żeby ta reklama była jak najbardziej skuteczna dla miasta. Także to też jest jeden z, jakby z elementów tej współpracy klubu z miastem. Wiele na pewno innych ciekawych projektów i to też będziemy w jakimś sensie zdani na państwa. Tak? Jeżeli tutaj dzisiaj zapadną jakieś pozytywne decyzje, chcielibyśmy, żeby większe grono osób włączyło się w bieżące życie klubu. Myślę, że takie osoby też tu się znajdą i każdy gdzieś swoją pomocą i jakimś ciekawym projektem marketingowym będzie mógł nas wspomóc, tak żeśmy mogli to wdrożyć. No tu widać na przykład reklamy na stadionie. To jest, można powiedzieć, taki jeden z największych elementów, kiedy przychodzi w dobrym momencie minimum te 2000 osób, w słabszym 1000 i widzi generalnie reklamę dość dużą i to jest, można powiedzieć, taki kluczowy element, którym dysponujemy. No klub też nie ma tutaj, można powiedzieć, zbyt wielu narzędzi. Stara się pielęgnować te, które ma. No, dla niektórych firm na pewno będzie to element tylko i wyłącznie potwierdzający ich funkcjonowanie, bo można powiedzieć, ta reklama w niektórych firmach nie trafia do konsumenta, bo z reguły są to dla nich podmioty, ale w niektórych firmach będzie to
ewentualny przyszły konsument, czy ogólnie rzecz biorąc osoba, która mogłaby skorzystać z danych usług. I tutaj na pewno będziemy to pielęgnować, rozwijać. Mamy pomysł też na bandy reklamowe i parę innych rzeczy, ale to też na pewno już w kwestii takiej przyszłości i to nie uratuje może klubu, ale chciałbym, żeby tych projektów było jak najwięcej i żeby tych osób, które pomagają, bo nasza organizacja, proszę mi wierzyć, jest no, bardzo wąska, tak? To jest 2,5 etatu w klubie plus zarząd i to wszystko, tak? Także jedynie możemy tutaj liczyć na pomoc, można powiedzieć, taką organizacyjną, tak? W kwestii powieszenia czy tam... Ale już kończymy, także za chwilę będzie dyskusja i generalnie tak, jeżeli chodzi o aktualny okres. W tej chwili udało się wstępnie spotkać z wieloma tutaj przedsiębiorcami, przedstawić można powiedzieć tą sytuację. W części to są nasi akcjonariusze i członkowie Rady Nadzorczej, którzy zadeklarowali pomoc. Była mowa o kredycie i wielu innych, można powiedzieć, tego typu rozwiązaniach. Mamy w tej chwili kilka deklaracji naprawdę poważnych, które opiewają na dość ambitną kwotę. Może uda nam się pozyskać jeszcze jakieś środki celowe w formie kredytu, ale to też tylko i wyłącznie od osób fizycznych, po to, żeby tutaj zabezpieczyć, można powiedzieć, te finanse. I ostatnim takim elementem, i to w dniu dzisiejszym też tu będą deklaracje dla Państwa, będzie emisja akcji. To jest 40 akcji, które wyemitujemy. Będzie za około 2 tygodnie walne zebranie akcjonariuszy, na którym przedstawimy uchwałę o dokapitalizowaniu spółki w formie podniesienia kapitału o te właśnie 40 akcji. Z wstępnych deklaracji mamy 10 akcji ze Stowarzyszenia KS Siarka, jedną akcję ze Stowarzyszenia Złota Siarka i kilka w tej chwili wstępnych osób, które zadeklarowały się. Także myślę, że na połowę tego akcjonariatu wstępnie mamy zabezpieczenie. Suma 40 razy 2,5 tysiąca za akcję to jest 100 tysięcy. Czyli bilansując to wszystko, no będzie to kwota, która w części pokryje te zobowiązania, które powstały w klubie. Tylko jest pytanie zawsze od tych osób, co dalej, tak? Czy klub ma wizję, tak? Czy miasto będzie w dalszym ciągu wspierać działania? I powiem szczerze, stąd też dzisiaj no, chcielibyśmy, czy oficjalnie, czy mniej oficjalnie, no, usłyszeć jakąś deklarację, czy klub ma jakąś przyszłość w kwestii współpracy, tak? Bo jeżeli jest perspektywa na przyszłość, no to warto dzisiaj powalczyć o ten klub, warto zaangażować pewne środki pracy i uratować to przedsięwzięcie. Także chciałbym tutaj ewentualnie, nie wiem, czy Złota Siarka chciałaby zabrać głos, bo też nie chciałbym w ich imieniu się wypowiadać. Dobrze, no to ostatnia rzecz, czyli ta kwestia... Kwestia, można powiedzieć, naszego tutaj partnera, czyli władz miasta i ewentualnie tutaj mamy jakieś pomysły na ewentualną uchwałę i to też chcielibyśmy też w kuluarach z Państwem omówić. Także zapraszam ewentualnie Pana Prezydenta lub Pana Przewodniczącego do zabrania głosu. Szanowni Państwo, tak czuję się dzisiaj taki troszeczkę przystawiony do muru, bo jeżeli mówimy o tych pieniądzach, o których mówiliśmy, to faktycznie miasto dało 600, potem 40 tysięcy dołożyło. Tylko te 600 tysięcy złotych, Panie Dariuszu, umawialiśmy się na te pieniądze w miesiącu, grudniu. Te pieniądze klub otrzymał. Miał otrzymać w transzach po 300 tysięcy. Tak sam Pan zdecydował, że będzie 420 do 180. Ja bym chciał powrócić do tej planszy, która była, jeżeli chodzi o tych sponsorów. Tam, gdzie klub nibyż od sponsorów otrzymał w 2015 roku ponad 500 tysięcy złotych. Bo tak sympatycznie się manipuluje pewnymi rzeczami. Ja bym chciał się dowiedzieć, ile z tej kwoty 525 tysięcy złotych klub otrzymał w rundzie jesiennej. No właśnie, bo to jest tak, powiem szczerze, szkoda mi troszeczkę prezesa Potańskiego było, bo nie było żadnej współpracy, jeżeli chodzi o klub. Panowie sobie tak go wystawiliście i chcieliście udowodnić, że prezes sobie nie poradzi. I prezes sobie nie poradził, no bo jeżeli współpracy nie ma, teraz namawiacie miasto na współpracę. Miasto będzie współpracowało.
Ale tak jak powiedziałem, miasto nie da więcej niż do tej pory. Miasto dawało 600 tysięcy złotych. Pan prezydent też tego nie wie. Też warto by było tutaj rzetelnie podchodzić do sprawy. Całe miasto cały czas mówi od 2 tygodni, prezydent Kiełk wyznaczył prezesa Potańskiego. I teraz nie wiadomo o co chodzi. No to teraz mamy kolejną. No ja słyszałem przed chwilą, no nie wiem, ja słyszałem pana prezesa, co powiedział przed chwilą, że Rada Nadzorcza wybrała i pan prezes powiedział, prezydent to samo powiedział przed chwilą, że nie wyznaczał żadnego kandydata po prostu. Więc no troszeczkę byśmy powinni być uczciwi w stosunku do kibiców i ludzi po prostu. Tak, że my tu nie przyszliśmy się z państwem. Tylko faktycznie przyszliśmy po to, żeby porozmawiać o przyszłości klubu. Pan Dariusz powiedział jedną rzecz, że trzeba się zastanowić, czy faktycznie stać nas na tą drugą ligę. Ale to w tym momencie powinna sobie na to odpowiedzieć Rada Nadzorcza i ewentualne władze klubu. Miasto zadeklaruje konkretną kwotę. Nie dzisiaj, bo my jesteśmy na etapie projektowania budżetu. Do 15 listopada taką kwotę otrzymacie. I jeżeli będziecie wiedzieć, jaka ta kwota jest, to wtedy ewentualnie władze klubu zdecydują, czy stać was na tą drugą ligę. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to mogę już w tym momencie powiedzieć, że było 60 tysięcy złotych na ten sport taki kwalifikowany. W tym momencie będzie 150 tysięcy złotych. Na dzieci, młodzież jak najbardziej tak. Rozbudowa infrastruktury, bo to też spoczywa na samorządzie jak najbardziej tak, ale musimy sobie też odpowiedzieć na to, czy nas stać na 3 kluby zawodowe. Tam sympatycznie jest podana taka kwota, że na klub koszykarski przeznaczono 700 tysięcy złotych, tylko trzeba pamiętać, że była uchwała intencyjna rok wcześniej i te 500 tysięcy złotych miasto musiało zabezpieczyć. W tym roku miasto podejmowało uchwałę intencyjną na 2016 rok i to jest 200 tysięcy złotych. Także sympatycznie manipuluje się faktami, tylko no, bądźmy, że tak powiem, wobec siebie szczerzy, a do końca nie jesteśmy. Nie jesteśmy, panie Dariuszu, no niestety. Mówię o panu. Może pan mi podać, jaka ta kwota była na rundę jesienną? Ilu sponsorów, że tak powiem, klub pozyskał? W granicach 100 tysięcy złotych. No właśnie, no to chyba wszystko mówi. Miasto dało 180 tysięcy, pozyskaliście 100 tysięcy, 280 tysięcy na rundę jesienną i macie długów 470 tysięcy złotych. I w tym momencie chcecie pożyczyć, nie wiem, 500 tysięcy złotych i te 500 tysięcy złotych musicie, że tak powiem, spłacić w następnym roku. Z czego? Miasto da ile? 500 tysięcy, 600 tysięcy z dotacji? No bo z czego? No tak powiedzmy sobie realnie z czego? No właśnie, tej odpowiedzi nie będzie. I za rok będzie taka sama sytuacja, będziemy się spotykać, miasto będzie znowu do muru przyciskane, dajcie nam więcej pieniędzy, a nas na to po prostu nie stać. Dziękuję. Panie prezesie, można dwa słowa? Oczywiście, że można. Proszę państwa, nie chciałbym zgłębiać tutaj i wyznaczać osób, które tutaj jakby, można powiedzieć, wskazały czy zaproponowały prezesa Potańskiego, bo myślę, że wszyscy tutaj no, mają jasność. Także zapraszam tutaj pana radnego do zabrania głosu. Szanowny panie trenerze, chylę czoło przed panem dzisiaj, jak również przed pańskimi zawodnikami. Jestem dumny, że tak nasza kochana Siarka gra. To są pierwsze moje słowa, które muszę do was skierować, bo inaczej nie można. Wy nie patrzycie, wy nie jesteście politykami, ale wy chcecie nam dużo radości sprawić na boisku. I za to wam serdecznie dziękuję. Na każdym meczu jestem i naprawdę wam dzisiaj za to dziękuję. Tutaj dwa słowa chciałem skierować do pana prezydenta. Panie prezydencie, kochany nasz prezydencie Tarnobrzega, wiemy jaka jest sytuacja, ale ja pana błagam, ja pana proszę. W Tarnobrzegu mieszkam 47 lat. I to są naprawdę, przeżywam wielką radość, jak jestem na meczu. I te nasze chłopaki, oni naprawdę gryzą trawę. I to jest wielka sprawa dla nas, dla Tarnobrzeża. Wiem, znam sytuację budżetową, wiem jaka sprawa jest z nauczycielami, ale panie kochany prezydencie Grzegorzu, bardzo pana proszę, przynajmniej te 100 tysięcy niech pan ich uratuje.
Ja sprzedaję duże posiadłości w tą Zakrzowie, gdzie wezmę około 1 000 000 zł i oświadczam publicznie, że te 50 000 przekażę. Myślę, że w tym roku to sprzedam, bo już wyceniamy. A jak wiemy, trumna portfela nie ma. I zacny pani, ja nie będę tutaj polemizował. Były czasy, że ja nie mogłem wręczyć trenerowi i piłkarzom kwiatów, dużego misia. Były takie czasy, że nie byłem wpuszczany. Przykre to dla mnie było, no ale zapomniałem o tym i leży mi przede wszystkim na sercu nasza kochana Siareczka. Ja nie będę tutaj polemizował, było źle. Myślę, że będzie dobrze. I kochany nasz panie prezydencie, ja tylko mogę błagać pana. Wiem po raz drugi, świadomie powtarzam, jaka sytuacja jest w mieście, gdzie ZUS od paru miesięcy jest niepłacony. Dlatego, panie prezydencie, tu jest dużo zacnych radnych, którym również to leży na sercu, piłka nożna. Niech pan tam gdzieś znajdzie te 100 000. Bardzo pana o to proszę i będę, pan wie, że popieramy pana, szanujemy pana i będziemy pana popierać. Bo ja mówię, tylko prośba przebija mury. Bo inaczej nie można tutaj stawiać pana pod ścianą, że pan musi dać. Pan nie musi dać, panie prezydencie. Ja już dałem. Ale panie prezydencie, trzeba jeszcze, pan ma duże serce. Bardzo pana o to proszę i bardzo będziemy panu za to wdzięczni. Ja mówię, ja tylko mogę pana prosić jako najstarszy radny. Bo jest pan naszym przyjacielem, piłkę bardzo wysoko pan sobie ceni. Może nie było tak wspaniale, ale ja myślę, że będzie pięknie, panie prezydencie, teraz. Panie przewodniczący, ja myślę, że pan również poprosił bardzo, jako wpływowy przewodniczący Rady Miasta. Także, panie prezydencie, nie będę powtarzał, nie będę polemizował. Wiem, że ta spółka jest... Zacny Bednarczyk, pan Józio Bednarczyk doprowadzi do tego, że będzie dobrze. A pana po raz czwarty świadomie błagam, panie prezydencie. Szkoda. Jeszcze raz szkoda, żeby ileś lat pracy. Mamy tego naszego trenera z Mielca, który haruje. On jest apolityczny. Nasi piłkarze. Dlatego ja oświadczam, panie prezydencie, przy wszystkich sprzedam 50 000 przeznaczam. To już się stało i to powiem. I druga sprawa, prosiłem niektórych z zarządu, jedźmy do Bumaru, do Warszawy. Tam jest mojej kuzynki, mąż jest prezesem naczelnym, jedźmy do niego, coś przywieziemy. No niestety nie było chętnych, więc wycofałem się i nie jadę. Bardzo dziękuję. Podaję panu prezesowi, który daje. A, przepraszam. Ale czy nie udzielili panu głosu? Nie wiem, czy udzielili panu głosu. No cóż, panie prezydencie, po takich prośbach to nie znam prezydenta miasta, który by się nie złamał. Ale może tak tytułem wstępu. Można by się zapytać, skąd problem. Więc w czasie, kiedy trener Gąsior w 90, no nie pamiętam w którym roku, wprowadzał Siarkę do pierwszej ligi, to jak pamiętam, no, chyba w 100% sponsorem był zakład KZPS Siarkopol. Miasto nie dawało w tym czasie ani złotówki na sport, ten kwalifikowany, pierwszoligowy czy któryś inny. W tej chwili sytuacja się diametralnie zmieniła. I jak pamiętacie państwo, w ciągu kilkunastu ostatnich lat Siarka oddawała za długi w stosunku do miasta, głównie za podatek, poszczególne obiekty sportowe. W 2011 roku oddała ostatnie obiekty sportowe, nie za długi, tylko na skutek działań, które się wtedy odbyły. I powstaje takie pytanie, czy takie miasto jak Tarnobrzeg 50 000 stać na utrzymanie 3 klubów na poziomie koszykówka pierwsza liga, tenis stołowy pierwsza liga i piłka nożna druga liga. I wydaje mi się, że najpierw miasto powinno odpowiedzieć na to pytanie, a dopiero potem na pytanie, kogo ile finansować. Wydaje mi się, że byłaby potrzeba, jeśli nie Rada Miasta, to może w jakiś sposób poszerzony jakiś sejmik sportowy miasta z udziałem właśnie wszystkich, którzy są tym zainteresowani, powinien odpowiedzieć na pytanie, na co nas w tym mieście stać? Czy mamy takie kluby, czy nie? Nie mając Siarkopolu, nie mając innych tam jeszcze sponsorów, którzy byliby w stanie sfinansować
tą działalność. I kto chce, druga kwestia na tym wstępie. No, tak brzydko powiem, rozbuchane zostały nadzieje, że będzie pierwsza liga, potem druga liga i stąd wysokie koszty utrzymania klubu. I najpierw chyba należało odpowiedzieć na pytanie, czy stać nas na to, a potem dopiero walczyć o pierwszą, drugą ligę. Również w tym roku, jeżeli większość wydatków została sfinalizowana w pierwszym półroczu, to wynikało z faktu, że Siarka na początku chciała walczyć piłka nożna o pierwszą ligę. I stąd też te wysokie wydatki, które wtedy się odbyły. To tak tytułem wstępu. I żeby kończyć każdy punkt wnioskiem, właśnie tak wnioskuję do przedstawicieli władzy uchwałodawczej, wykonawczej miasta, żeby spróbować zrobić takie spotkanie tych wszystkich, którzy na sercu leży sport, oddzielić to grubą kreską od polityki, no chociaż coraz ciężej jest to robić, ale spróbować oddzielić od polityki i odpowiedzieć na pytanie, co i w jakim zakresie finansuje miasto. Miasto nie ucieknie od finansowania sportu i to chyba ani tu prezydent, ani przewodniczący, ani żaden z radnych nie powie, że nie. Tylko jest kwestia, na jakim poziomie. I druga, takie trzy kwestie chciałem podnieść. Jedną może niemiłą dla władzy, ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby się pieścić. I no, pierwsza taka rzecz. No to, czy prezydent miasta da dotację dla klubu, czy nie da, to jego żołnierskie prawo. Taką ma władzę, może dać, czy nie dać. Jest jednym z dwóch organów miasta, organem wykonawczym władzy uchwałodawczej. I chcę zwrócić uwagę na inną kwestię, mianowicie na taką kwestię wiarygodności władzy miejskiej, tej władzy, która pochodzi od miasta, a tutaj w szczególności organu wykonawczego gminy, czyli pana prezydenta. Chcę przypomnieć, że tak, 24 czerwca odbyło się takie spotkanie, nazwano go spotkaniem Okręgowego Stołu tego roku w sali narad u prezydenta miasta. Na to spotkanie byłem zaproszony przez kolegę Marka Bukałę, nie jako przedstawiciel spółki akcyjnej, tylko jako no, wieloletni tam, no, nazwijmy to brzydko, działacz Siarki, działacz sportowy, który ma swoje zdanie na temat piłki i na dodatek potrafi je wyrazić. I początek tego spotkania były takie przepychanki między prezydentem, członkami klubu. Ja jako uważający się za człowieka konkretnego zapytałem pana prezydenta, czego oczekuje od spółki akcyjnej, której jestem członkiem. Nie z zysku, tylko wyłożyłem swoje pieniądze na piłkę nożną. Zapytałem, czego oczekuje. Czy zmiany prezesa? Tak, oczekuje zmiany prezesa. Drugie, czy oczekuje, żeby miasto zostało członkiem spółki akcyjnej, czy po dokapitalizowaniu, żeby zostało udziałowcem? Tak, żeby zostało udziałowcem większościowym. Wytłumaczyłem publicznie panu prezydentowi, że nie będzie to zbyt dobre, że miasto będzie większościowym udziałowcem, bo wtedy tak jak udziałowiec jak ja, czy inny powie, to ja dziękuję, zawsze będę przegłosowany, nie muszę być udziałowcem. I przyznał prezydent, że faktycznie nie musi być miasto udziałowcem większościowym, bo istnieje inna forma. Kowalski, Kwiatkowski, można go namówić jako przedstawiciela miasta, czy tego, którego prezydent wskaże, że weźmie udziały i miasto, czy władza wykonawcza tą większość w spółce może w każdej chwili uzyskać. I te kwestie, jak państwo pamiętacie, i tak, prezydent oświadczył, dlatego dzisiaj na samym początku powiedziałem, zróbmy list obecności i protokołujmy to, co mówimy, to, co się ustala. Prezydent oświadczył na tym spotkaniu, że jeżeli są spełnione te warunki, to jest w stanie pomóc Siarce. W jaki sposób? Że może zostać przekazane 300 tysięcy złotych dotacji, ponieważ koszykówka, na którą zostały te pieniądze przekazane, nie ruszy. No tu nie wykazał się z dalekowzrocznością pan prezydent, bo koszykówka wyruszyła, wystartowała, lub też drugie źródło, 300 tysięcy złotych od tajemniczego sponsora, gdzie od początku wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi i na jakich warunkach ten tajemniczy sponsor miał to sfinansować. A więc było powiedziane, że 300 tysięcy, kwotą 300 tysięcy, to było koniec czerwca, miasto wesprze Siarkę, piłkę nożną, bo nie mówię o tych dwóch, dwa razy 300, tylko raz 300 tysięcy, jeżeli będą spełnione te określone warunki. Te warunki, jak państwo dobrze wiedzą, zostaną już spełnione. Gdyby wtedy, 24 czerwca, prezydent powiedział, panowie, tak jak dzisiaj, dziękuję, do widzenia, takich i takich warunków nie spełniliście, nie zrobiliście, nie możecie liczyć ani złotówkę więcej na miasto, to wtedy
ja i podejrzewam wielu innych akcjonariuszy powiedziałby tak, to my dziękujemy, ogłaszamy upadłość i do widzenia. Nikt nie na, spółka akcyjna działa na trochę innych zasadach niż stowarzyszenie. A więc inna byłaby rozmowa. Po zmianie prezesa klubu, ja miałem informację od tych, którzy dokonywali tej zmiany, również od kolegi Bukały, że pan Bogdański jest, Potański, przepraszam, kolego Bogdanie, jest osobą, która została uzgodniona z panem prezydentem. Tak jak również wcześniej kolega Mariusz Stadnicki. A więc nie wzięły się te osoby z kapelusza, tylko te osoby wzięły się z jakiegoś ustalenia. Nie sądzę, żeby te osoby wszystkie, z którymi rozmawiałem, a więc członkowie Rady Nadzorczej, kolega Bukała, czy kolega Dariusz, czy ktoś jeszcze, czy Wacek, nie. Dobrze, no nie było tłoku dyskusji, w związku z tym daj mi skończyć. Więc proszę państwa, uważam, że panie prezydencie, pacta sunt servanda, wie pan co to znaczy, umów należy dotrzymywać. Uważam, że w kampanii wyborczej można opowiadać różne głupoty. Można obiecywać różne rzeczy, których się potem realizuje lub nie. Ale jeśli już się organem jest wykonawczym i na publicznym spotkaniu, na którym były różne osoby i ze strony spółki, i ze strony innych działaczy, należy to wykonać. I druga sprawa, mianowicie uważam, że efektem dzisiejszego spotkania również powinien być taki wniosek, że no, władze miasta, czy wytypowane osoby, przedstawiciele spółki, kibiców, czy kogoś tam jeszcze w węższym trochę gronie, powinni się spotkać i ustalić, co na dzisiaj, co na przyszły rok można zrobić, żeby tą sytuację, no, wspomóc piłkę nożną i uzdrowić tą sytuację w siarce. Bo niestety nie można, jest to za zbyt popularny sport, który można w tej chwili machnąć ręką na kibiców, piłkarzy, działaczy i tak dalej. I trzecia kwestia, no tak, słyszę deklaracje i zostałem zaproszony tutaj radni. Tak jak powiedziałem, że staram się działać w sposób konkretny, w związku z tym mam konkretną propozycję. Proszę państwa, mianowicie wydaje mi się, że Rada Miasta jako organ uchwałodawczy powinna zająć się problemem dla pomocy dla piłki nożnej w siarce i z tych względów przygotowałem 3 takie dokumenty. Jest wystarczająca liczba radnych na sali, jeśli uznają, że... Przepraszam, to jest po prostu próba presji wybierania na radę. To jest ohydne, co pan teraz robi. Naprawdę. To jest bardzo ohydne, co pan teraz robi. To jest po prostu próba przymuszenia. Naprawdę. Nie, inaczej tego nie można odbierać. Chce pan, żebyśmy teraz tutaj uchwałę przyjmowali? Natomiast... Chyba żartuję. Tak powiem, słuchał do końca, co mam na myśli i co chcę przedstawić. Proszę wysłuchać najpierw, dopiero potem się może pan ustosunkować. Pan ustosunkowuje się oczywiście, pan wie zawsze lepiej, no to tak z tego, co się okazuje z dzisiejszej dyskusji, nawet przed drzwiami. No ale nie ma takich, co wiedzą lepiej. Więc jest pierwszy wniosek. Zwracam się do radnych, tu obecnych, których większość, jak widząc i znając, wiem, że są propagatorami piłki nożnej, popierają sport i zwracam się do nich. Przygotowałem taki wniosek w trybie artykułu 23 ustawy o samorządzie gminnym o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta z porządkiem obrad przewidującym omówienie sytuacji w klubie piłkarskim Siarka Tarnobrzeg z wysłuchaniem przedstawicieli klubu, podjęciem uchwał w sprawie. Również przygotowałem 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2016. Taki wniosek wymaga podpisu 1/4 liczby radnych, czyli na 21 wymaga podpisu 6 radnych, żeby pan przewodniczący mógł wtedy podjąć taką uchwałę podjąć. Jest to, proszę państwa, moja propozycja na to dzisiejsze spotkanie w stosunku do radnych. Przyjmą ją dobrze, nie przyjmą, to przestać trzeba skończyć z pustymi słowami, deklaracjami poparcia. I pierwsza uchwała Rady Miasta, numer z dnia, podstawa prawna i punkt 1, zmniejsza się plan wydatków miasta 2
dziale 750, rozdział 75, zajęcia 3, paragraf 40-10, o kwotę 100 tysięcy. Zaraz powiem, co to są za paragrafy. W dziale 757, paragraf 80-10, o 100 tysięcy. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 926, o kwotę 200 tysięcy na rzecz, jako dotację dla klubu. I z takim krótkim uzasadnieniem, ponieważ projekt uchwały musi mieć uzasadnienie. Z wielokrotnych informacji prezydenta miasta Tarnobrzega wynika, iż na skutek wprowadzonych czynności spadły koszty utrzymania urzędu miasta Tarnobrzega. Ponadto z uwagi na niepodwyższanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej spadły koszty obsługi kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Sytuacja ta stworzyła możliwość uzyskania oszczędności w kwocie ponad 200 tysięcy złotych. I dalej propozycja, żeby tą kwotę 200 tysięcy w tym roku przeznaczyć na wsparcie klubu sportowego. Miasta w tym roku już podjęła intencyjna, aby w budżecie miasta również podstawa prawna i tak dalej, w budżecie miasta na rok 2016 deklaruje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości, ja wpisałem tutaj nie mniejsze niż 900 tysięcy złotych na promocję miasta Tarnobrzega przez Siarkę Tarnobrzeg poprzez udział w rozrywkach drugiej ligi piłkarskiej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Deklarowane środki finansowe na realizację zadania wymienionego w ustępie pierwszym zostaną przyjęte w budżecie miasta na rok 2016. No i kolejne paragrafy uchwały, które są wymagane, związane z ogłoszeniem, realizacją i tak dalej, i uzasadnieniem tejże uchwały. Uchwała taka wymaga podpisu jako inicjatywa uchwałodawcza radnych, klubu radnych lub czterech radnych. Taką uchwałę przygotowałem, zaraz ją przekażę do stołu prezydialnego. Nie jest to ohydne. Obywatel, mieszkaniec miasta, członek samorządu miasta, panie przewodniczący, przypominam panu, że samorząd to nie pan stanowi, nie rada miasta, nie prezydent. A jaka to jest polityka? Przygotowanie projektu uchwały to jest polityka? Proszę pana, więc jest taki projekt uchwały, jeśli radni deklarowali, którzy deklarują się poparcie, wsparcie klubu, być może może się okazać, że na sesji Rady Miasta nie uchwalicie państwo tej dotacji, ale taka sesja się odbędzie i na ten temat będzie dyskusja, na której również wypowiedzą się przedstawiciele klubu. I Nie, proszę nie doszukiwać się tutaj podstępów, ohydy, polityki. Jest to normalny tryb działania mieszkańców. Było trochę za późno i nie było mnie przed samym spotkaniem. Nie mogłem zebrać podpisów, wymaganych podpisów 100 mieszkańców, żeby projekt takich uchwał wnieść pod obrady Rady Miasta, bo gdyby miał czas i akurat ze zdrowiem problemy, nie miał problemu ze zdrowiem, to takie coś bym zrobił, nie korzystając z pomocy ohydnego radnego. Dziękuję. Jest projekt, jeśli państwo chcą skorzystać z pomocy w sposób konkretny. Pan wyjdzie z tym mikrofonem. Siarce, taka możliwość istnieje. Dziękuję. To jest pan prezydent. Ja tylko jedną rzecz, ja się zgodzę z jedną rzeczą, że jeżeli mam rozmawiać, to ja wolę sobie porozmawiać z Radą Nadzorczą na temat, jak rozwiązać problemy w klubie, a nie tutaj, że tak powiem, przekrzykiwać się, bo nie na tym to polega. Ja też, jeżeli pan Janusz Kłos ma taką propozycję. Udziałowców w klubie jest chyba ponad 20, tak? To złóżcie się panowie po 10 tysięcy i też będzie 200 tysięcy złotych. I sprawa rozwiązana. Szanowni państwo, zwrócę się teraz tutaj do piłkarzy i do kibiców. Myślę, że jesteśmy tutaj już półtorej godziny, a tak naprawdę rozwiązanie padło w ciągu pierwszych 10 minut. Panie Kłos, mam nadzieję, że pan protokołuje, bo pierwsze 10 minut jest kluczowe. Pan przewodniczący Rady Nadzorczej na samym początku powiedział, że było posiedzenie Rady Nadzorczej przed naszym spotkaniem. I zwrócił się z takim apelem do kolegów, jak ujął, że przecież jesteśmy w stanie i 500 000 wygenerować i 1 000 000 złotych postaci jest na to. Słyszeliście to, panowie? No to teraz, jeżeli my mówimy o wielkim problemie klubu, o 400 tysiącach teraz, na samym początku, proszę sobie odsłuchać. Panowie, sami żeście to sformułowali i nie rozumiem, dlaczego cały czas jest taka mowa, że nie wiadomo, co miasto zrobi. Panie prezesie, pół roku powtarzam to samo. To samo powiedziałem na sesji Rady Miasta. Przecież cały czas, jako wszyscy radni, mówiłem panu, że jestem po spotkaniu z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości, największym klubie w Rady Miasta, że nie wycofamy się z finansowania piłki nożnej. A pan dzisiaj stawia pytanie, czy miasto będzie dalej finansować? No do ile można państwu powtarzać? Będziemy.
Ale jeżeli macie teraz, mało tego, spotykam się z panem Potańskim, mówimy, rozmawiamy, panie przewodniczący, o przyszłym roku. No to rozmawiamy o przyszłym roku, ja panu gwarantuję milion razy jednemu prezesowi drugiemu, na pewno miasto się nie odsunie od piłki nożnej. Natomiast dzisiaj cały czas mówicie, że piłkarze nie mają za co jeść, a tu wychodzi pan przewodniczący i mówi, koledzy, stać nas, jesteśmy w stanie 500 tysięcy złotych, nawet milion złotych wygenerować. A my mówimy o kwocie 400 tysięcy i całe miasto żyje problemem już od miesięcy. No to naprawdę, 15 minut tego spotkania. Proszę sobie odsłuchać, co przewodniczący rady powiedział. Panie Głos, proszę sobie to odsłuchać i zapisać. A wie pan, co to jest? Jeszcze raz to powtarzam. Niedopuszczalna sytuacja. Zostaliśmy tutaj, szanowni państwo, zaproszeni, żeby rozmawiać o klubie. Miało nie być żadnej polityki, miało nie być żadnych wypominek. Bardzo ładnie pan się, panie prezesie, wytłumaczył z sytuacji. Bardzo ładnie, że tak powiem, wysłuchaliśmy z prezydentem państwa uwag w naszą stronę. Tylko mieliśmy rozmawiać o rozwiązaniu. Rozwiązanie sama Rada Nadzorcza powiedziała w pierwszych 10 minutach. I jeszcze raz to powtarzam. Widzieliście państwo wielkości dotacji. Jeżeli ktoś zaszalał i w jednym roku dał dotację, gdzie miasto nie miało prawa takich środków przeznaczyć, no to już trudno. Sami widzieliście, na jakiej wielkości te dotacje były. Więc czego, panie prezesie, teraz pan mówi, że nie wie pan, skąd te pieniądze się wzięły? Proszę jedną rzecz zrozumieć. Budżet Rady Miasta nie jest układany pod budżet klubu. Nie jest tak, że patrzymy, ile państwo macie, ile mamy. My mamy milion problemów, gdzie musimy to ułożyć i wychodzi nam kwota, ile możemy dać na klub. W ten sposób budżet miasta jest układany. Proszę to zrozumieć. Witam państwa bardzo serdecznie. Sądzę, że nasza dyskusja powinna zmierzać trochę w innym kierunku, ponieważ pragnę uświadomić, że spotykamy się tu w celu znalezienia rozwiązania i taka była intencja, sądzę, zapraszających. Myśmy tu przyszli z państwa inicjatywy, żeby wysłuchać, zapoznać się z problemami, które was dotyczą i które naprawdę nie są winą prezydenta miasta, że ktoś sobie nie poradził z problemami, które były sygnalizowane już wcześniej, bo jak państwo zdajecie sobie sprawę, już w miesiącu marcu ten problem wystąpił i pierwsze nasze stanowisko dotyczące państwa propozycji polegało na tym, żeby sobie odpowiedzieć, w jakim kierunku w tym czasie należy działać i podjąć takie działania. Tych działań nie podjął poprzedni zarząd i nie podjął następny zarząd, natomiast była szansa uzdrowienia tego już w miesiącu, począwszy od kwietnia, ponieważ ten dług, państwo macie świadomość, już w ten czas był wygenerowany i on systematycznie z miesiąca na miesiąc się powiększał. W związku z czym nie wiem, skąd pytanie do władz miasta, które nie zarządzały no, niezależnym podmiotem i co doprowadziło do obecnej sytuacji, że jest to coraz trudniej naprawić. I pytanie jest, czy nie trzeba się uderzyć w pierś, że ktoś nie podołał. Jeżeli nasza propozycja pierwotna była taka, że są akcjonariusze odpowiedzialni za IS Rada Nadzorcza, to poprosić o wzmocnienie w momencie, kiedy te niedobory nastąpiły, o podniesienie akcjonariatu, o ukierunkowanie tak działań, żeby z różnych źródeł szukać zabezpieczeń. Nie dokonaliście tego państwo. Ja nie będę tu odnosił się, że nas obowiązuje ustawa budżetowa, która nam ogranicza możliwości swobodnego dysponowania majątkiem mieszkańców, bo nie dysponujemy własnym majątkiem, tylko majątkiem mieszkańców Tarnobrzega. I w związku z czym musimy być konsekwentni, jeżeli naprawdę mamy problemy w różnych działach budżetowych, a próbujemy zreformować system oświaty w sposób łagodny, taki, żeby nie ograniczał jakości tego kształcenia, podejmiemy inne oszczędnościowe działania, to robimy to celowo, bo wiemy, że dziś mamy projekty, budujemy projekty na pozyskanie środków unijnych, gdzie wkład własny jest określony na poziomie 15,
10%, różnie to jest w różnych układach. Jeżeli nie wykorzystamy tej szansy, która się otwiera, nie wykorzystamy możliwości przyjęcia środków, to nic nam nie pozostanie, że będziemy mieć trzy drużyny, trzy kluby działające w wyższych klasach rozrywkowych, bo w efekcie tego w następnych latach nie będzie możliwości utrzymania takiego balastu. My, to państwo jednoznacznie stwierdzamy, że należy po prostu wykazać się rozsądkiem, wykazać się taką roztropnością i przeznaczać tyle, na ile nas stać. Na pewno nas nie stać na taki wydatek, jaki był zaproponowany w roku 2014, gdzie osobiście odbierałem nagrodę na Stadionie Narodowym za piąte miejsce w dwóch działach budżetowych, gdzie przebiliśmy wszystkie lokalne persaldo miasta, które takie dotacje przeznaczają. Proszę się nie dziwić, odstajemy tu bardzo znacznie. I to uśpiło państwa czujność, żeby szukać partnerów do utrzymania sportu, zwiększyć intensywność pozyskiwania sponsorów. Wpływy z biletów są też na minimalnym poziomie. To państwa zaniechania doprowadziły do tej sytuacji. Proszę nie stawiać nas jako władzy miasta pod ścianą, bo my dajemy i będziemy dawać również w przyszłym roku. Należy uporządkować najpierw swoje sprawy w spółce akcyjnej i my na pewno pomożemy, jeżeli oczywiście tu będzie porządek. Dziękuję państwu. I jeżeli w części nawet zrealizuję te zobowiązania, to będę bardzo spokojny i pewnie wielu z nas. Także ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście pewne środki możemy dzisiaj pozyskać, ale czy podołamy w zniwelowaniu tego zadłużenia, no to jest po prostu jakieś tam pytanie. Co do tutaj można powiedzieć tej sytuacji, no nie zgodzę się z prezydentem Motyką, że ta sytuacja powstała wcześniej, bo ona została w dużej mierze wygenerowana w ostatnim czasie. Także panie prezydencie, to też ja jakby po prostu nie odnoszę się do budżetu miasta, tak, i ewentualnych, można powiedzieć, problemów. Dlatego też pewnie ciężko oceniać nasz budżet, tak? No tutaj generalnie miasto jest partnerem. Rzeczywiście tutaj przewodniczący i prezydent zawsze mówili, że do piłkę będą wspierać, tylko te deklaracje padały, nie ukrywam, różne. Także tutaj, drodzy państwo, ciężko budować jakieś solidne fundamenty, nie mając, można powiedzieć, jakiejś względnej stabilizacji, tak? Także jeżeli chodzi tutaj o wsparcie miasta, no, ja się nie obawiam, że miasto na przyszły rok nie da, bo pewnie da. Tylko też, żeby zaplanować budżet, drodzy państwo, no to jakaś tam po prostu no, kwota wyjściowa musi być, żeby można było. Ja uważam, że powinniśmy tutaj jako włodarze, i też namawiałem poprzedniego prezydenta, w końcu ustalić jakąś kwotę, tak jak jest w niższych klasach rozgrywkowych, gdzie mamy kwotę stałą, wtedy wiadomo, że miasto stać na tyle da i nie ma żadnych właśnie tutaj później rozmów, przepychanek, obietnic, deklaracji realizowanych, nierealizowanych. Mamy sprawę czystą. Naprawdę wtedy na barkach w 100% jakby działaczy jest, znaczy ogólnie rząd odpowiedzialny zawsze jest, tak, ale wtedy po prostu jeżeli działacze nie podołają to, co powiedział prezydent Motyka, no to winny jest tylko jeden. A tutaj kiedy dochodzi do jakichś tam rozmów, ustaleń, deklaracji, coś się udało, coś się nie udało, no to później rzeczywiście jest ciężko znaleźć winnego tej sytuacji, bo na pewno skądś ta sytuacja została wygenerowana i ten dług jest, no można powiedzieć, dzisiaj astronomiczny. Będzie pewnie ciężko go zniwelować. Także spotkanie, drodzy państwo, nasze miało na celu rzeczywiście znaleźć jakieś wstępne rozwiązania, znaleźć konstruktywne pomysły. Jeden tam padł, no, oceniony bardziej pozytywnie lub mniej. Myślę, że możemy coś jeszcze z tego, można powiedzieć, pozostałej części spotkania wygenerować i wyciągnąć. Na pewno jednym z pomysłów, oprócz tego, że myślę, że tutaj w części po prośbie u można powiedzieć, obecnych reklamodawców uda się wygenerować pewną kwotę. Jednym z elementów jest to, że dzisiaj są tacy potencjalni akcjonariusze, którzy chcą pomóc klubowi i włączyć się w akcjonariat. Także jest pani Iwona, gdzie można pobrać taki dokument i taką wstępną deklarację na razie złożyć. To też nam pozwoli na oszacowanie, można powiedzieć, skali przedsięwzięcia w postaci emisji dodatkowych akcji.
I drodzy Państwo, nie wiem, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. Jest pan radny Bożek, także sekundkę. To może po wystąpieniu odniosę się jeszcze do jednej rzeczy. Dziękuję, jednego mi na pewno nikt nie zarzuci, że się znam na piłce nożnej. Ale idąc tutaj do Państwa, nie będę kłamał. Myślałem sobie o tym, że idziemy szukać rozwiązania. Pomyślałem sobie, propozycja, nie wiem, mądra, głupia, ale jakaś jest. Dokładanie przez klub złotówki i miasta też złotówki. Czy taki układ byłby rozsądny, logiczny? Myślę, że kwestia przeliczenia tego, myślę, w budżecie miasta i zastanowienia się, czy to jest jakieś rozwiązanie. Bo być może jest. Być może warto, żeby jedna strona i druga po połowie dzieliły się kosztami utrzymania klubu sportowego. Druga rzecz, która mi przychodziła do głowy, nie wiem, czy spółka akcyjna była mądrym pomysłem, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Na to pytanie nie umiem sobie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że być może ktoś z Państwa będzie mi w stanie to uzmysłowić. Jak ja byłem małym chłopcem, nie było spółek akcyjnych. Piłkarze grali w trochę innych realiach. I trzecia rzecz. Wyświetlaliście Państwo film. Na tym filmie zauważyłem twarze chociażby Jacka Zielińskiego, chociażby Czarka Kucharskiego. Myślę, że pewnie wielu innych, których ja nie rozpoznaję, Państwo na pewno tak. Pytanie, czy komuś przyszło do głowy, że są to ludzie, którzy dzisiaj są, myślę, dosyć wysoko w establishmencie piłkarskim. Może warto do nich skierować swe słowa, może warto ich zainteresować tym, co się dzieje w klubie. Być może są związani nie tylko oni, ale wielu innych ludzi. Związani są z piłką, z Tarnobrzegiem, z Siarką. Dla nich to jest zawsze Siarka, nigdy żaden zamek, jezioro czy cokolwiek innego, tylko Siarka to jest Siarka. Nie wiem, ja też wychowałem się na Siarce i mnie zawsze, przepraszam, wyrażę teraz swoje zdanie, diabli brali, jak widziałem, że nie mamy Siarki, tylko jakieś inne dziwne rzeczy. Siarka, mój teść świętej pamięci zawsze mówił o Siarce i mnie zawsze tłumaczył, że Siarka to jest Siarka i koniec. Więc być może tych ludzi związanych z klubem, z Siarką jest wielu w Polsce i może o sprawie nie wiedzą. Może warto byłoby do nich się skierować, może warto byłoby ich tym zainteresować. Może to jest jakiś pomysł. Tak jak powiedziałem, może pomysły mądre, może głupie. Myślę, że czas pokaże, czy to, co dzisiaj mówiłem, miało sens, czy nie miało. Tyle, żeby nie przedłużać, bo myślę, że długie gadanie jest zupełnie bezsensowne, więc dziękuję. Dziękuję, panie radny. Myślę, że ten głos rozsądku z pana strony na pewno jest jednym z bardziej ciekawych pomysłów i tutaj rzeczywiście, jeżeli wspólnie ustalilibyśmy dzisiaj w kularach z władzami miasta, że klub zorganizuje pewną kwotę środków do końca roku, a miasto pewną dołoży w ramach oczywiście swoich możliwości, no to będzie sytuacja, w której myślę, że wspólnie uratujemy to przedsięwzięcie i ewentualnie też, jeżeli tutaj prezydent deklarował, że 15 listopada będzie wypracowana już jakaś kwota na przyszły rok, to też będziemy mieli wtedy świadomość tego, jaka jest przyszłość, tak? Także drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Pana słowa, powiem szczerze, dzisiaj tam nasz grafik nie zdążył, tak? Bo powstaje, można powiedzieć, taki dodatkowy produkt marketingowy w odniesieniu do naszej akcji, tak? Także akcja będzie w postaci certyfikatu imienna z numerem, piękna do powieszenia, wystawienia, czyli ta kwota 2,5 tysiąca też pozostawi, można powiedzieć, taki symboliczny ślad i Czarek Kucharski wraca 9 listopada do Polski i na pewno zostanie naszym akcjonariuszem. Bo szczerze mówiąc, nie dopytałem w jakiej ilości. Minimum zakładam jedną dla symboliki i ma się z tym sfotografować, nagrać i tutaj tego słowa Państwu dotrzymam. Także to będzie jeden z elementów takich, które w postaci tej akcji będzie to cegiełką dla klubu. Może się uda znaleźć większą ilość niż 40, chociaż chcielibyśmy, żeby ta można powiedzieć, to dokapitalizowanie też było w jakimś sensie kontrolowane. Tutaj jeden z naszych kolegów, który nie jest ani akcjonariuszem, ani
Ostatnio tutaj, można powiedzieć, kilka spotkań też odbyliśmy. Wpadł na pomysł, że ściągniemy tutaj Ekstraklasę. Zrobimy mecz, można powiedzieć, taki przyjaźni. Miała to być Krakowia-Kraków. Dniu jest 11 listopada. Miał być bilet cegiełka, czyli też pozyskanie pewnych środków i też, można powiedzieć, jakiś element marketingowy po to, żeby pokazać, że nie jesteśmy bezczynni i robimy sporo, żeby z tej sytuacji w jakimś sensie wyjść i coś wypracować na przyszłość. Niestety Krakowia 11 nie może. Z koroną jest jakiś tam problem, jutro czekamy jeszcze na Górnik Łęczna, może się okazać, że w najbliższym czasie coś takiego jeszcze zorganizujemy i na tym spotkaniu jest szansa, że 11 Czarek Kucharski będzie. To samo dostałem, tutaj był Jacek Zieliński na ostatnim meczu wygranym z Olimpią Zambrów, akurat miał przerwę, był po swoim meczu. Zadeklarował też tutaj pomoc dla nas i też można powiedzieć medialnie jest w stanie od siebie jakby tutaj dołożyć swoją cegiełkę. Także proszę mi wierzyć, że pewne ruchy wykonujemy tutaj w kuluarach i staramy się znaleźć rozwiązanie. Szkoda, że tutaj rzeczywiście trochę emocje zagrały, bo to, co tutaj jeden z panów, nie wiem, czy prezydent Motyka, czy przewodniczący Kalinka mówił, no cel to miało rzeczywiście taki dość konstruktywny. Także jeżeli ktoś chce zabrać głos, to ja zostawię mikrofon. Ja państwu dziękuję za przybycie. Zapraszam do serwisu kawowego. Zapraszam też do pobrania tutaj deklaracji. Jeżeli ktoś zastanawia się nad przystąpieniem do akcjonariatu, może taką deklarację wstępną złożyć. My się skontaktujemy później, omówimy jakieś tam szczegóły. Za 2 tygodnie około będzie na pewno walne. Które taką uchwałę myślę, że przyjmie i tutaj z tym nie będzie problemu, bo to jest jeden z ważnych elementów pozyskania w tej chwili kapitału. Tutaj chciał jeszcze pan radny Zyk zabrać głos. Dziękuję bardzo. Ja nie byłem od początku, może nie jestem dobrze zorientowany, ale tutaj słyszałem deklarację przewodniczącego Rady Miasta, że miasto będzie pomagać klubowi sportowemu Siarka. Zrozumiałem, że państwo jesteście w tak trudnej sytuacji do końca roku, tak? Brakuje wam pieniędzy. Tak? Ja mam taką propozycję. Ja bym sugerował panu prezydentowi, władzom miasta, żeby rzeczywiście uratować was, dać wam te pieniądze, ale pomniejszyć o sumę w przyszłym roku. Jeżeli w przyszłym roku miało być 600 tysięcy, dostaniecie 400, a w tym roku dostaniecie tą sumę i będziecie uratowani, a resztę będzie już od was zależało, czy potraficie sobie poradzić. I mielibyście czas na to, żeby sobie poradzić. To jest tylko moja propozycja. Dziękuję. Dziękuję. Prezydencie, pan przewodniczący kawę robi, ale panie przewodniczący również, szanowni państwo. Tu kilka takich wystąpień wymaga wyjaśnień. Rada Nadzorcza nie jest od zarządzania spółką. To zarząd jest od zarządzania spółką i to państwo wyraźnie widzieliście, dlatego bo aplikujący, czy osoba, z którą Rada rozmawia, czyli Darek Dziedzic, wyraźnie państwu przedstawił, jakie rozmowy prowadzi, jakie elementy porusza i na temat Kucharskiego i na temat Jacka Zielińskiego wspomniał. Czyli to jest takie operatywne działanie zarządu. Zarządu, który ma odpowiednią tylko delegację ze strony Rady, a Rada ma delegację ze strony akcjonariuszy. I to jest normalny mechanizm funkcjonowania spółki. Pan przewodniczący Rady Nadzorczej złożył deklarację, że może wystąpić do akcjonariuszy i nowych nabywców o środki, które myślę, że bardzo optymistycznie określił na poziom tych kilkuset tysięcy złotych, ale zadeklarował sam i rozmawia z innymi akcjonariuszami, innymi osobami. Ale to na pewno uzależnione jest od stabilnego funkcjonowania spółki w 2016 roku i na tym chyba polegają rozmowy. Panie radny Zych, żeby nie przemieszczać środków z 2016 na 15, tylko usadowić tak stabilnie 2016 rok, żeby sensem było uzupełnienie, poprawa płynności spółki w 2015. Bardzo mi się podobał pomysł pana radnego Darka Bożka, bo pewne usadowienie równoległości w finansowaniu wydaje się, z określeniem parametrów, wydaje się rozsądne, na pewno rozsądne. Natomiast też
No, zarzekanie, że w żadnym zakresie złotówki miasto nie da w przyszłym roku, no to może zostawmy do rozmów zarządu z panem prezydentem, do rozmów i wniosków kierowanych do Rady Miasta. Na pewno ciekawym pomysłem jest pomysł Janusza Kłosa dotyczący wniosku do Rady, ale to nie jest ten tryb i nie to miejsce, to tylko może wpłynąć do zarządu, który pokieruje do Rady Miasta, do grupy radnych, do komisji, a to Rada podejmuje autonomicznie decyzje w imieniu nas. I budżet miasta Tarnobrzega usadawia tak, uwzględnieniem takich zmian, bądź bez tego uwzględnienia. Radni są tu wolni. Jeszcze raz sygnalizuję, że nie rada, choć wiele razy tu była ta rada podnoszona, podejmuje działania operacyjne, a zarząd i ten musi być wyłoniony i znaleźć konsensus z miastem jako źródłem finansowania, z panem prezydentem, z Radą Miasta. Dziękuję. Nie wiem, czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos oficjalnie, czy... Także drodzy Państwo, prosiłbym, żeby Państwo się jeszcze nie rozchodzili, żeby w kuluarach to porozmawiać rzeczywiście konstruktywnie to, o co nam chodziło. Myślę, że tutaj też te propozycje, które padły ze strony radnych, zostaną omówione i myślę, że, znaczy jestem pewien i przekonany, że uda nam się wypracować jakiś konsensus i z tego spotkania na pewno będzie coś ciekawego. Pytanie, czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę te słowa, które padły i tutaj pana przewodniczącego, ja pewnie wiem, że do końca nie będzie można tego w 100% określić, ale bo wiem, jak wygląda sytuacja budżetowa miasta i ta deklaracja i ta prośba tutaj o przesunięcie tych środków, szczególnie ta druga propozycja uchwały jest już niemożliwa, bo jakby pan oglądał ostatnią sesję, te środki zostały już przekazane do oświaty. Mówię tutaj o oszczędnościach, także to już jest zdecydowanie niemożliwe. Ale czy bez dodatkowego finansowania jeszcze do końca roku, zakładamy, że zostało już niewiele czasu, zarząd jest w stanie utrzymać jeszcze ten klub? Bo osobiście jestem zwolennikiem Siarki Tarnobrzeg, kibicem, wychowankiem w zasadzie. I tak jak tutaj przewodniczący powiedział, pan prezydent, na pewno tych środków na przyszły rok nie odetniemy i pewnie każdy z nas będzie głosował za tym, żeby te środki przekazać. Za głosem radnego Bożka jestem jak najbardziej, tylko że trzeba to wszystko sformalizować i tak naprawdę rzeczowo obliczyć. Także chciałbym jeszcze uzyskać taką deklarację, czy rzeczywiście jest taka forma, bo sam pan i panie prezesie powiedział, że są tutaj jeszcze przyszli akcjonariusze i sponsorzy, czy jest pan już po jakichś rozmowach, które umożliwiają stwierdzenie, że ten klub będziemy w stanie utrzymać. Widzę, że już piłkarzy nie ma. Chciałem im też serdecznie podziękować, pogratulować samej postawy, ale tak naprawdę oni wyszli pewnie nie uzyskując żadnej konkretnej deklaracji z tego spotkania, a taką chciałbym jeszcze właśnie na koniec wyciągnąć. Chciałbym tu jeszcze zaznaczyć, że jeżeli chodzi o te działania, na przykład właśnie z Czarkiem Kucharskim, to tutaj w rozmowie telefonicznej z panem dziedzicem też rzuciłem taką propozycję i dostałem informację, że takie działania też zostały podjęte, także wiem, że sporo się też dzieje. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym wyjaśnić też jedną rzecz, to co powiedziałem na samym początku. Ja rzeczywiście tylko i wyłącznie działam na zasadzie pełnomocnictwa ze strony Rady Nadzorczej. Ta Rada Nadzorcza jest dzisiaj wywołana, bo tak można powiedzieć na dzień dzisiejszy formalnie to jest główny organ funkcjonujący w klubie. Jest oczywiście PO oddelegowany na czas, kiedy nie ma prezesa. Ja tym prezesem na dzień dzisiejszy nie jestem. No, samozwańczo podejmuję trochę jakieś tam działania. Jestem w tym klubie, można powiedzieć, czynnie 4 lata i w części czuję się zobowiązany. No, proszę mi wierzyć, tutaj mnóstwo osób włożyło ogromną pracę i druga część włożyła naprawdę spore finanse. I dzisiaj naprawdę, jak mamy sięgać znowu do kieszeni tych samych osób, no to trochę to średnio wygląda, ale robimy to, tak? Także są deklaracje ze strony naszych sponsorów, akcjonariuszy o
pomocy, tak? Tylko ciągle pytanie, co dalej, tak? Także tutaj dzisiejsze spotkanie miało w części właśnie odpowiedzieć, co dalej. No, klub, myślę, że aktywnie działając, jest w stanie pozyskać pewne środki do końca roku. One nie będą wystarczające, także przy pomocy miasta moglibyśmy w jakimś tam sensie, ja nie mówię teraz jeszcze o kwocie, tak, ale możemy podjąć jakieś dzisiaj zobowiązanie, jeżeli miasto jest w stanie ewentualnie w przenośni zajrzeć w swoje finanse i jest w stanie ewentualnie jakąś kwotę wypracować, my złożymy jakąś tam deklarację, udokumentujemy ją do końca roku, wspólnie skompensujemy to zobowiązanie w znaczącej części i w nowy rok wejdziemy ewentualnie z zerem albo z jakimś tam mniejszym minusem. Bo drodzy Państwo, dzisiaj jest ogromna obawa o licencję na przyszły rok. Co z tego, że my dzisiaj wyciągniemy ręce po określone środki, będziemy tutaj mocno się gimnastykować, żeby klub w jakimś sensie tutaj w chociaż części przywrócić płynność finansową, ale my, drodzy Państwo, musimy złożyć dokumenty na licencję i to jest już dużo większe wyzwanie. Ktoś, kto troszeczkę działał na szczeblu centralnym, to wie, że tutaj naprawdę ten proces inwestycyjny jest bardzo skomplikowany, bo to jest raport biegłego rewidenta, to jest udokumentowanie organom typu PZPN, że ma się na pokrycie zobowiązań lub zawarte ugody i te środki generalnie są przewidywane, plus ma klub w przyszłości pewne źródło finansowania, w miarę pewne źródło finansowania, pozwalające na dalsze funkcjonowanie. To nie jest tak, że tutaj nie zetkniemy się z tym problemem w dalszej części. Także dzisiaj walka, można powiedzieć, o klub, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, częściowe przywrócenie płynności i to mówimy o płacach w stosunku do zawodników, bo to jest nasz główny cel. I tak jak tutaj księgowa powiedziała, to jest kwota ponad 300 tysięcy złotych. Ale to nie unikniemy pozostałych zobowiązań, tak? Także jeżeli przywrócimy częściowo, to i tak gdzieś z tym problemem się w najbliższym czasie zetkniemy. Dlatego tutaj dzisiejsze ustalenie ewentualne, jeżeli będzie takie możliwe, wspólne, tak, że klub pozyska w odpowiedzi tutaj na pytanie jakieś określone środki i miasto ewentualnie jeszcze wspomoże, no to myślę, że to będzie bardzo konstruktywne i to w jakimś sensie myślę, że uratuje bytność. To co w przyszłości mówię, ja sobie nie wyobrażam, że miasto w przyszłości, znaczy na przyszły rok nie zabezpieczy pewnych środków, tylko też byłoby dobrze wiedzieć jak najszybciej, jakie to są ewentualnie kwoty, żeby można było zbudować jakiś budżet. Także drodzy Państwo, zapraszam do jakichś rozmów kuluarowych, jeżeli ktoś jeszcze ma czas, zapraszam na serwis kawowy. A no już jeszcze coś ciekawego to wymyślimy. Dziękuję bardzo.